tego czołgu praktycznie nie ma w bitwach. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem przyjrzymy się pojazdowi, który jak pokazują dane, jest najrzadziej spotykanym 10. tierem w World of Tanks. Jest to chińska nagroda za bitwy klanowe 116 F3. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego magazynka, wypadałoby powiedzieć, że już 18 października o godzinie 8:30 rano wystartuje nowa edycja Mirny o nazwie Utracona Nadzieja. Główną nagrodą powinien być nowy czołg premium 8 poziomu t którego parametry widzicie teraz na ekranie. Wyróżnia się on bardzo dobrym DPM-em i niezłym jak na czołg średni pancerzem. Niestety płaci za to mobilnością, która jest bardzo słaba i uszkodzeniami na strzał, które wynoszą skromne 200. Także szału z nim na pewno nie ma, ale przynajmniej posiada... Bonus do zarabiania. I z ciekawostek, warto jeszcze powiedzieć, że tegoroczna edycja będzie inna, ponieważ zmierzymy się z nowymi bossami. Oprócz nieśmiertelnego pojawi się zainfekowany M103 i trzeci potwór, którego nazwy jeszcze nie znamy. Z wyglądu przypomina troszeczkę Titro I co ważne, będą różne poziomy trudności, pewnie łatwy, średni i trudny, i na każdym zobaczymy innego bossa. Do ich zwalczania dostaniemy nowe umiejętności, który pozwolą nam przykładowo skrócić przodowanie lub stać się nawet niewidzialnym. Także powinno być fantastycznie, czekamy na 18 października i teraz czas na bitewki 116F3. I co my tu mamy? Mapa Tundra, losowanie na same dziesiątki i gramy naszym magazynkiem, który może się teraz wykazać. Niestety zablokował mnie Lewandowski, zablokowała mnie E5, więc strzelam z dużym opóźnieniem. W ogóle czy ja zacznę strzelać, panowie? Co wy kurka wodna robicie? Tutaj nie mam pojęcia. Zobaczcie, ja tutaj jeden strzał dałem od razu wyrwał. I kolejny mi zasłonił, a ja mogłem go zdjąć już dawno temu. Oj, panowie, troszkę mi przykro. Myślałem, że tutaj, wiecie, dam cały magazynek w tego Isa, ale niestety wszyscy poblokowali drogę. Więc zaczyna się przyjemnie, ale ten czołg ogólnie dla mnie jest nieprzyjemny. Zaraz wszystko wytłumaczę. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, chyba najważniejsze. Dlaczego ludzie tak mało nim grają? Dlaczego w ogóle ich nie ma w bitwach? Bo to pewnie wielu jest, yy, dla wielu jest interesujące. Więc to wynika z tego, że ten pojazd był dostępny tylko raz tylko w jednym wydarzeniu klanowym o nazwie Bogowie Wojny. To wydarzenie miało miejsce na początku tego roku, 2023, i nie było żadnej innej szansy, aby stać się posiadaczem tej konstrukcji. Ostatnio, na przykład, były manewry to nie dało się go zdobyć. Dlaczego? Nie wiadomo. Wielu graczy myślało sobie, o zdobędę go, a też Wargaming go właśnie, a tu Wargaming go właśnie nie dał. Także była tylko jedna szansa na jego zgarnięcie, to jest pierwszy powód, dlaczego tak mało ich jest. Drugi powód jest taki, moi drodzy, że czołk jest po prostu słaby. Oczywiście początek może mówić co innego, ale naprawdę, jak spotkacie kogoś, kto nim gra więcej, to on Przyznam wam, że to nie jest nic specjalnego, jest spokojnie lepszym magazynkiem taki drzewkowy VZ55, dużo bardziej wolałbym grać AMX50BT57 Heavy, no naprawdę, jeśli chodzi o porównywanie z innymi magazynkami, tego na pewno wam nie polecam. Uważam, że jest on od nich, od tych drzewkowych, słabszy. No, ale dlaczego? Bo powiedzenie multi, tak sądzi, no to trochę mało. Powiedzmy sobie coś więcej. Więc, po pierwsze, może działo. Mamy ten magazynek, prawda? No, niby fajnie, ale to jest magazynek, który ma, po pierwsze, ogromną jedną wadę. Jest to czas między pociskami, który wynosi 5 sekund. 5 sekund! Jak ktoś grał Czeronte, to pamięta, że tam są 4 sekundy i to jest katastrofa. Tu masz... 5, czyli jeszcze sekundę dłużej między pociskami. Po drugie, mamy fatalny DPM. Czyli bardzo mało uszkodzeń na minuty ten pojazd robi. Nie mamy mechaniki doładowania, Więc to też jest tak, że ja teraz mam dwa pociski. Co ja mam z nimi zrobić? Ładować? Magazynek ładuje się ponad 30 sekund. To jest bardzo trudna decyzja do podjęcia. Czy ja chcę teraz 30 sekund być bezbronny? No ja nie wiem. Ale chyba muszę. Kolejna kwestia. Celność tego działa, stabilizacja, to wszystko jest bardzo słabe. Zobaczcie, co ja zrobiłem tutaj. Dałem wentylację, stabilizator, yy, eksperymentalne wyposażenie na mobilność, które daje lepszą stabilizację i prędkość, bo pojazd też jest wolny, ale do tego przyjdę za chwilę, więc cały dział mi się no, nie podoba. no Nie podoba mi się to dział. Można powiedzieć, że damage na strzał jest całkiem dobry i penetracja jest całkiem spoko, natomiast no, większość tego działa po prostu jest do wymiany dla mnie. Więc ja po prostu fanem tego działa nie jestem no i mobilnościowo pojazdy jak już tak mówiłem o tej mobilności wygląda tak sobie teraz powiedzmy, że lepiej z tym wyposażeniem, natomiast ja też dałem tutaj modyfikację polową, która też poprawia prędkość ja bardzo dużo zrobiłem, żeby on jeździł, bo on nie jeździ na dzień dobry tak dobrze i jeździ naprawdę słabo, więc mobilnościowo po modyfikacjach pewnych powiedzmy, że jest Okej, okay, natomiast na dzień dobry nie będzie tak dobrze. Podkreślam to, bo zupełnie inne wrażenie można mieć z tego pojazdu, jak się go już wiecie, do a co innego, kiedy go na przykład odbierze z zakranówki, w pierwszych bitwach będzie pewnie zupełnie inaczej gorzej. I jeśli chodzi o żywotność, no to na pewno powiedziałbym, że ona jest tutaj. Dobra jeśli chcesz mieć pancerz, bo to odbija, natomiast gorzej jest, moi drodzy, z hp HP mamy dość mało, więc część rzeczy spoko, część rzeczy mniej spoko. Zastanawiam się czy powinienem ładować. Kurde. Czy w ogóle ktokolwiek mi pomoże? On nie wie ile ja mam pocisków. Ale mi się wydaje, że tu przyjedzie ktoś mi na plecy, więc ja zrobię coś takiego, że wyjadę, dam mu strzał i zacznę spierniczać do moich sojuszników, bo uważam, że lepiej jest się wycofać. On nie wie czy ja mam wsparcie. O, 430 u jest. I po prostu wydaje mi się, że będzie tak lepiej. Bo tam mi wyjedzie na dupę Lewandowski. To wiecie, to zawsze jest kłopot. Ojej, oni już tutaj zjeżdżają. No ja jeszcze nie jestem gotowy, panowie. Ja jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze 10 sekund jestem bezbronny. Oj, źle to wygląda. Lewandowski jedzie, ja nie mam pocisków. O, kurka wodna. Może być krucho, widzowie. odbij proszę, odbij, odbi, 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 odbi Dobra i teraz tego jeszcze zdejmę Dobra, mam cię Dzik mi nic nie zrobi Nic mi nie zrobi. Teraz jestem 30 ponad sekund wyłączony z walki Ale wydaje mi się na szczęście, że ten 430U nie wykorzysta tego Nie będzie mu się chciało liczyć pocisków moich Dobra Okej, okay, to jest bardzo dobra wiadomość. Mamy po swojej prawej stronie Lewandowskiego i 430. U, jeszcze tam jest V. Czy ja temu StrV-owi cokolwiek mogę zrobić? Nie, ta górka jest za wysoka, no dobra Możemy co zrobić teraz, moi drodzy, to pojechać po 430 U i Lewandowskiego. Ja ich nie zdejmę sam. Okej. Okay. Więc mam nadzieję, że ktoś mi w razie czego pomoże, ale... Jak mi pomoże, no to spoko. Zdjęty, gościu. Teraz Lewandowski. Lewandowski. Dwa moje strzały sprawią, że będzie. O, panie! Kurde, dał mi pechę. No, miałem nadzieję, że mi nie zmieści jej. Zmieścił. Cholera, jasna, szkoda. No nic. Dał mi pechę, ale mamy jeszcze 500 życia, więc raczej strzał Arty przeżyje, widzowie. Dobra, babok zdjęty. 7 fragów, 6600 uszkodzeń. Multi, jaki ty jesteś beznadziejny. Najpierw mówisz, że czołg jest słaby, że go nie lubisz, a potem robisz taką bitwę. No ta bitwa pokazała, że da się nim grać. Tak? No jest w stanie coś zrobić. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że tutaj mamy kilka rzeczy kluczowych, dlatego żeby tak dobrze się grało. Zobaczcie załogę. Ona jest bardzo dobra. Zobaczcie, wyposażenie. No też jest porządne. Ja tym czołgiem trochę pograłem, więc ja wiem, jakie założyć, aby ten celownik wyglądał dużo lepiej niż na start. No i oczywiście ulepszenia, polowe modyfikacje. Bez tego wszystkiego jestem pewien, że ta bitwa byłaby zupełnie inna. A kiedy już czołg idealnie wyposażysz, to można z niego wycisnąć 120%. I ja uważam, że to zrobiliśmy w tej pierwszej bitwie. Przejdźmy teraz do drugiej. Dostaliśmy Lakeville Mapka, gdzie powinniśmy w miarę dać radę, ponieważ mamy 8 stopni opuszczenia. To nie jest rekord, ale powiedzmy, że wartość wystarczająca, chyba. I myślałem nad tym, żeby pojechać do miasta, ale zwykle na tej mapie z tej strony ludzie nie chcą jeździć do miasta, więc też tego nie zrobiłem. Mówię, jakby miał Pluton. No, tam wydaje mi się, że byłoby spoko, bo zobaczcie ile jest medów w bitwie. Bardzo dużo i pewnie one tam szczególnie będą. Arta już widzę, że jedna jest wcelowana w tą stronę, więc trzeba na nią bardzo uważać. I mamy Esetę. Esetę, którą przebijamy. Dlaczego? No oczywiście walimy z golda. To jest pierwszy powód. O, teraz nie trafiliśmy. Po pierwsze walimy z golda, po drugie no jednak... Zrobiłem właśnie te modyfikacje polowe, które poprawiają celność, mamy rację, więc nawet, nawet coś daje się ustrzelić. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, aby tutaj pocisnąć z moimi sojusznikami. Arta się świeci. No, niestety, jeszcze przodowanie jest tak długie, że będziemy długo czekać, ale może za chwilkę uda się zrobić jakiś kolejny magazynek. Świeci się 121B, świeci się TVP, TVP, który chyba włączy przodowanie, więc teraz jest dobry moment, chyba, aby wychylić tutaj panowie. Przepuścicie mnie, dziękuję. Wychylić się na 121B. Ja się bardzo boję TVP, to fakt no, on może bardzo napsodzić, ale na razie postaram się tutaj zrobić robotę. Liczę, że on będzie trochę nieaktywny. On jeszcze tam jest progetto, o kurde. No faktycznie nie ma co przesadzić właśnie o TVP już wychyla. O tym wam powiedziałem. Nie trafiłem, kurde, no zobaczcie. Małe odległości, tak wcześniej ta SL, a teraz ten TVP. Małe odległości nie trafia. No dziadostwo trochę, no niestety. Co zrobimy teraz, to uspokoimy sytuację. Mają jeszcze jednego baboka. Nie ma się tutaj tak bardzo pchać. Myślę nad tym, aby pojechać po Progetto i tvp -ka. Oni są tam y, ustawieni tak, że tam się nie będą mieścić dobrze. Rywale nie są w stanie zapewnić im większego wsparcia, wydaje mi się. Więc tam dobrze byłoby po prostu wyjechać, zrobić ten magazynek nasz i, i będzie fajnie, mam nadzieję. Czy tutaj jest miejsce dla mnie? No... Może jakoś się zmieści, zmieścimy. TVP już bez broni, ja wolę strzelać w progetto. Dlaczego? Ale tym koniem, kurka wodna... Daj mi strzelić ja się, ja cię wpuszczę. O, ładnie, dobra, nice. TVP jest bezużyteczny, on nic nie grozi mi. Teraz wolałem zdjąć Progetto, które faktycznie jest dla mnie niebezpieczeństwem, yy, bo po prostu ma pociski, może doładować 4, to będzie jeszcze gorzej. A tak strzelił dwa razy, więc nie dowrady doładować. A TVP po prostu był i tak bezbronny. Teraz myślimy nad kolejnym krokiem. Oczywiście super byłoby pojechać jeszcze dalej, jeszcze tam po tego ISA-7, ale czy możemy to zrobić? Tam nie ma samego ISA 7. Tam jest coś więcej. Nie wiem co, ale tam coś musi być. Ja myślę sobie na tym, żeby ten wrak przepchnąć troszeczkę. Mamy taką masę, że może się uda. Tak, aby dać sobie fajną osłonę, ale też dla WZ-y. w dwójkę. Mielibyśmy pożyteczny wrak. Niestety coś tej mojej masy brakuje. WZ się czaj IS 7. Nie mogę mu strzelić. kurde no niestety. Nie jestem w stanie działa tak opuścić. A on no, nie będzie raczej skłonny dać mi tyle tutaj przestrzeni. No 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 no. Kurde no. Czy ja powinienem ruszyć mocniej? Boję się tego M60, wiecie? Przepuścisz mnie na chwilę. FV na hałekach. kurde no na hałekach. Jestem 60, dobra, wyjeżdżamy na ISA. To może być tragedia, ale myślę, że ten kamień zapewni mi osłonę. Zbiorę jeden strzał od ISA. Dobra, nawet nie zebrałem Otisa, super. Mam jeden pocisk, ładuję. Nie ma co, jeśli chcemy zrobić jakikolwiek sensowny jeszcze wynik, trzeba przodować. O kurde. A teraz trochę żałuję. Trochę żałuję, ponieważ świeci się ten FV pięknie, on raczej wyparuje i nie zdąży przodować. Kurde, strzela do nas. Ja w ogóle go nie widzę, jak on mi zniknął tutaj przez te krzaki, to jest taka mała odległość. A tu jest to drzewo połamane, mi się wydaje, że to ono daje mu ten kamuflaż dobry. No dobra, on się chowa 5 sekund. Jak pancer strzelił, ale jak pancer jest zupełnie gdzie indziej, to nas nie interesuje. Jest arta hmm. FV czy arta? No na F ale zrobimy dużo większy wynik uszkodzeń. Arta on ich poczeka może na razie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie FV. Jeszcze jest CS. Dobra, widzowie. Babok padł. To CSa jeszcze strzelimy. Dostał Cesik. O kurde. No i znowu jest dość dobra bitwa. Ja pierniczę, jestem zły. Jestem wkurzony. Często ludzie się denerwują, że im nie idzie. Mi idzie za dobrze. Nie tak jak mi zawsze szło tym czołkiem. Zawsze mi szło kiepsko, a dzisiaj wyjątkowo idzie dobrze. I ktoś może pomyśleć sobie, ale ten czołk jest zarobisty. Muszę go mieć! No, a potem wszystko co powiedziałem się nie zgadza. Dlaczego na przykład jest mało go w bitwach? No, dziwne, bardzo dziwne jest co się tutaj dzieje w tej e, bitwie. W tej i poprzedniej WZ już na ogrysku, więc zaraz tam go pewnie babok jakiś sprzątnie od Nie wiem czy to jadę. No, paton był szybszy, ok. Także druga bitwa, no, też wyszła nieźle. Cholera jasna, zaraz się okaże. Dostanę wyzwanie od Was w komentarzach. Multi, multi, rób na nim przybiegłości. Nie ma szans. Szanuję swoje zdrowie psychiczne. W sumie to nie szanuję, bo gram wota, ale szanuję na tyle, aby nie grać nim więcej, ok? Albo nie grać nie wiadomo ile set bitów, bo pewnie tyle bym potrzebował na trzy Także Czołg celowo zrobił mnie w konia. Pokazywał się dobrze, a powinien źle, tak jak mówiłem. Czołgi często mi tak robią na złość, że jak krytykuje. krytykuję. To radzą sobie bardzo dobrze, ale i tak widzieliście w tej bitwie, że w prostych sytuacjach nawet z bliska nie trafiałem. Dopiero jak podjechałem na parę metrów, wtedy dopiero zaczęło się skuteczne granie. Zobaczcie. Dwie bitwy. No scam. Dwie bitwy. Średni demetr 6200, dwie odznaki mistrzowskie. No porąbane, co nie? Dwie bitwy, dwie emki. Nieprawdopodobna forma dzisiaj na odcinku. Przepraszam. Tyle mogę powiedzieć. Przepraszam. Zobaczyliście pojazd. Czekam też na komentarze, czy czekacie na Mirny. Ja się nie mogę doczekać. Na pewno planuję robić plutony z wami w tym trybie. I będziemy wspólnie zgarniać Titroza nowa. Taki jest plan. Także czekam na Wasze komentarze o tym czołgu o Mirny i do zobaczenia. Pa! pa.